Pochwalony Jezus Chrystus! Zbliżamy się coraz bardziej do zesłania Ducha Świętego i dzisiaj mamy w Ewangelii tak. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Pan Jezus chce nam dużo dać, dużo Ducha, dużo swojej obecności, ale jeszcze znieść nie możecie. My dojrzewamy w wierze, dojrzewamy w rozumieniu prawd wiary, w posłudze charyzmatycznej, w posłudze dla Kościoła, dojrzewamy w powołaniu, dojrzewacie w małżeństwie, dojrzewam w kapłaństwie. To jest normalne. Nie wszystko naraz. Czasem nam się wydaje, że już wszystko wiemy, ale potem się okazuje, jak dobrze wiecie, że w małżeństwie jeszcze to odkrywamy, jeszcze to odkrywamy. I dzieci się wyprowadziły i znowu coś odkrywacie, że trzeba jakoś inaczej i inaczej spojrzeć, na nowo coś przerobić. Wiele ma nam Jezus do powiedzenia, ale nie wszystko od razu możemy przyjąć. Pomału nam to dozuje. To nie tylko chodzi o to, że to jest wiedza tajemna. Doświadczenie sprawia, że pewne rzeczy możemy przyjąć. Doświadczenie trudu, bólu, zdrady, przebaczenia, trudności z dziećmi. To sprawia, że inaczej zaczynamy patrzeć na pewne sprawy i możemy przyjąć na nowo to, co Pan Jezus mówi. Dopiero wtedy, gdy nas coś zaboli, mocniej zaboli, możemy zrozumieć, co znaczy wziąć swój krzyż. A gdy nas ktoś zdradzi albo coś powie bardzo złego na nas, co to znaczy przebaczyć, co to znaczy doświadczać oszczerstwa, dopiero wtedy możemy na to tak popatrzeć. Jak ktoś dostanie po głowie od Kościoła, a tak się angażował, zmienił się proboszcz i go teraz jakoś proboszcz poniżył z czymś albo coś złego zrobił. I wtedy dopiero okazuje się, co to znaczy, że ja dalej kocham Kościół. Wiele ma nam Jezus do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możemy. Nie wszystko naraz, na szczęście. Ale Bóg cały czas nas prowadzi do większej miłości, żebyśmy bardziej kochali, żeby nasze serce było bardziej promienne, otwarte, pełne jasności. Do tego zmierzamy. A życie, droga życia rozwija się i w niej poznajemy coraz bardziej to, co mówi Pan Jezus do nas konkretnie. Błogosławię wam na przyjęcie tej Ewangelii, na drogę rozwijania się codziennie, z każdym dniem jak wstajemy, żeby bardziej kochać Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. Niech będzie tchnienie Ducha Świętego na wszystko, co dzisiaj robimy. Nabożeństwo majowe zapraszam do litanii loretańskiej i też do modlitwy o wołanie od Ducha Świętego, aby nas zstąpił na nasze miejsca pracy, na wszystko, co robimy. Tutaj też jest pieśń do Ducha Świętego. Do zobaczenia z Panem Bogiem.